sobie podróżnicę. Źródła Nilu. Kair. Miasto, w którym żyją Egipcjanie, Turcy, Grecy, Ormianie, Żydzi i Syryjczycy. Bogate i ruchliwe. Przez Kair przechodzą karawany do Mekki, Damaszku, Bagdadu oraz te, które udają się w górę Nilu, w głąb czarnej Afryki. Zbliżcie się! Zbliżcie się! Do mnie! Do mnie! Piękny wielbłąd! Do mnie! Kto chory, znajdzie u mnie ratunek! Oto lekarstwo na wszelkie dolegliwości! Cudowny, nadzwyczajny lek! Weź to! Chodźcie i patrzcie! Ten umierający biedak będzie uzdrowiony na waszych oczach! I co, już prawie zdrowy? Co to był za lek? To wielkie dobrodziejstwo Allaha, Efendi. Środek na wszystko, nafta. Panie. Herbata. Dzięki. Panie. Tak? Pański sekretarz czeka w salonie. Jeśli wierzyć Bruce'owi, jezioro Tana, opisane przez misjonarza jezuitę, to źródło... A, James, jak spacer? Ciekawy, znalazłeś tragarzy gotowych wyruszyć z nami? Tak. Nie było to łatwe. Gdy tylko powiedziałem, dokąd zamierzamy się udać... Szukam tragarzy. Tak, jestem tragarzem. To ja. Ja też. Ja, Efendi, proszę. Chętnie, Efendi. Nie, drogo też. Idziemy w górę Nilu, do Abisynii. Abisynia? Karawany nawet nie zbliżają się do Abisynii. Tragarze wpadli w panikę. No tak, w naszej wyprawie nie może być miejsca dla tchórzy. Mnie nic nie przeszkodzi w dotarciu do źródeł Nilu. Nil. Historia tej rzeki jest równie długa jak sama rzeka. Egipcjanie czcili słońce, ale to Nilowi zawdzięczali życie. Herodot obserwował wezbranie wód Nilu i cenne błoto, które użyźniało ziemię. Egipt jest darem Nilu. A co tam jest u źródeł? Za Asuanem, panie, wodospad nie pozwala żeglować. Co dalej, nie wiadomo. A tak, dzieci. Za Asuanem była Nubia, nieznana i tajemnicza. I powiedz, mistrzu, czy ten Bruce odkrył źródła Nilu? Ach, James Bruce, Szkot, arystokrata, podróżował dla rozrywki, popadając w kłopoty. Był pewien, że źródła Nilu są w Abisynii. Ale mistrzu, przecież na mapie źródło Nilu jest bardziej na południu. I tak, i nie. Dzisiaj wiemy, że są dwa źródła, ale Bruce, choć nie znał dokładnych map, nie miał ani wątpliwości, ani się lękał. I lepiej dla niego, bo gdyby znał trudności, które go czekały, może by zrezygnował. Opuszczając Egipt, Bruce wypłynął na Morze Czerwone. Nosić! Szybkie! Mm.
Yasin, powiedz ludziom, którzy nie są potrzebni na pokładzie, niech znikną, jakby ich nie było. Na Morzu Czerwonym jest więcej piratów niż ryb, więc niech sobie myślą, że jest nas niewielu, rozumiesz? A to wszystko rozdasz ludziom. A dla ciebie to. Słuchaj, oto co zrobimy. To proste. Jeśli napotkamy piratów, to... James, podejdź tu! Zobaczymy, któż to. Na pewno piraci. Niech się zbliżą. O, piękna zdobycz. Nie ma ich tam wielu. To będzie łatwe. Ej, chłopcy, przygotujcie się do abordażu. Ty prowadzisz atak, by ich zaskoczyć. Wszyscy mają kryć się w łodzi do ostatniej minuty. Stary podstęp, ale niezawodny, bracie. Oczywiście. Jesteś genialny, szefie. Bądźcie w pogotowiu. Bądźcie w pogotowiu. Do abordażu przystąp! Teraz ognia! Tak jest! Teraz twoja kolej, Yasin! Co teraz wymyślą? Och, byle nie to! Byle nie to! Ten rejon staje się niebezpieczny. Brawo, Luigi! Dobry połów! Ratunku! Koniemy! To chyba Massawa. Bądźmy ostrożni, to niebezpieczne okolice. Prędzej! Tutaj, tutaj! A teraz dokąd? Na południowy wschód, w stronę gór, ale... Panie! Panie, bandyci! Znowu nuda nam nie grozi. Witajcie w Massawa, podróżnicy. Bądźcie naszymi gośćmi. Wybaczcie, śpieszymy się. No to jak? Skorzystacie z naszej gościnności? Chyba lepiej się zgodzić, bo wyglądają bardzo groźnie. Bierzcie skrzynię, idziemy. Więc, panowie, chciałbym wiedzieć, co tu robicie. Jestem James Bruce, a to mój osobisty sekretarz Luigi Balugani, poddani brytyjscy. A oto moje listy polecające. Od króla Anglii, sułtana Konstantynopola, z Kairu, z Mekki. A, dlaczego tu jesteście, tak daleko od swego kraju? Interesuje się geografią, panie. U nas nie wiemy nic o pańskim kraju.
Mam rozkaz nie wpuszczać cudzoziemców, lecz może król byłby ciekaw Europejczyków. Czy przypadkiem nie jesteś lekarzem? Potrzebujemy medyka w królewskim pałacu w Gonderze. Widzisz, mój przyjacielu, że los sprzyja odważnym? Jestem też lekarzem i chętnie pomogę królowi. Więc wyruszajcie, panowie. Mój zaufany sługa Tabaru będzie wam towarzyszył. Czy pojmujesz, Luigi? Przekraczamy granice nieznanego. Od wieków przecież te góry odgradzały świat od Abisynii, od jej tajemnic, od jej czarów. Ach tak, to niesamowite. Po 3 tygodniach marszu dotarli do Aduły, pierwszego większego miasta. No co ty powiesz? No dobre. Co to? Pytacie, czemu tam siedzą? To proste. Wsadza się ich do klatek, a rodziny płacą okup królowi, by ich zwolnił. Ciekawy sposób ściągania podatków. A po prawej zauważycie obelisk Aksum. Co oni robią? Nic takiego, po prostu trochę zgłodnieli. Chyba nie będziesz jadł surowego mięsa. Chyba jednak tak. Dziękuję. No to smaczne. Naprawdę pyszne, jakie świeże. Skosztujesz? Nie. Wydaje się, że to właśnie Etiopczycy pierwsi wynaleźli Tatara i Carpaccio. Mówi, że nie mamy prawa tu być i mamy zawrócić, i to już. A w ramach odszkodowania mamy im oddać wszystkie bagaże. No nie! Tym razem mam dość! To jest szantaż! Powiedz tym panom, tym drobnym rabusiom, że to oni mają zejść z drogi i to czym prędzej! A ten kolczyk to co? U nas, mój panie, kolczyki nosi się w uszach. Tutaj, o tak. Mam ci pokazać modę europejską? Wiedziałem, że robię wrażenie, lecz żeby aż takie... O, spójrzcie. Muchy! Wściekłe muchy! Nakryjcie się czym kto może i pod skały! Kolczyki w nosie, mężczyźni uciekają na widok much. Przeciwny kraj. Gonder! Uff, nareszcie już 95 dni marszu. Nie jesteśmy przecież jeszcze u celu. Chcemy odnaleźć źródło Nilu, prawda? Na pewno gdzieś tam jest. Trzeba iść do pałacu, przedstawić was. Ula, bula, i palala. Przyjacielu, to jakaś biedna wioska. O?
A moje okulary! O, moje okulary! Przyjmie was królowa matka. O, co za cuda! Podejdźcie tu bliżej. Jesteście lekarzami? Tak, pani. Czy są chorzy pośród pani bliskich? Jestem Itege, królowa matka. Króla nie ma. Straszna choroba dręczy moje małe wnuki. Chodźcie za mną. Wejdźcie. Ocalcie je. To ospa. Luigi, przynieś mi torbę lekarską i każ zagrzać wodę. Och, doktorze, to chyba cud. To niebo was zesłało. Mój syn wciąż jest na wojnie. To jego wezyr Ras Mikel ciągle podżega go do walki. A ja nie zniosłabym śmierci dzieci. Rozumiem. Wciąż tylko przemoc. Widzisz, panie, te wstążki na drzewcach? Każda symbolizuje wroga zabitego w walce. Wszystko to z winy tego człowieka. Wkrótce spotkasz się z nim. Doktor James Bruce i jego sekretarz Luigi Balugani. Trzeba paść na kolana i pocałować stopę cesarza. Taki zwyczaj. Nic z tego, nie ma mowy. Psia kość. Witaj, Hajmanocie, potężny cesarzu Abisyni i ty, wezyrze. Przybyłem z bardzo daleka, by ujrzeć jezioro Tana, gdyż szukam źródeł Nilu i sądzę, że tam się znajdują. Kto wybrałby się w taką podróż, by zobaczyć jakieś jezioro? Albo szaleniec, albo szpieg. Na pewno szpieg! Zamilcz raz, Mikelu. Ten człowiek uzdrowił moje wnuki. Odpowiadam za nich obu. Więc bądźcie moimi gośćmi. Dziś wieczór uczcimy wspólnie nasze zwycięstwo. Jeśli to możliwe, chętnie wyruszyłbym jak najprędzej nad jezioro Tana. Przecież toczy się tam wojna, nie słyszałeś? Jedynie wojownicy mogą tam jechać. Proszę, pozwólcie więc, że pokażę, jak potrafi walczyć wojownik w moim kraju. Wszystkich proszę na spektakl. Panie i panowie, najjaśniejszy panie, wielki wezyrze, zechciejcie proszę popatrzeć. Ha!
No coś takiego. Coś takiego. Dzielny z siebie wojownik. Będziesz nam towarzyszył w wyprawie nad jezioro Tana. Dzięki, panie. Szybciej, szybciej, tędy. O! To nasze tereny, wynoście się, bo jak nie... Co? To są ci wrogowie? Przecież to komediant. Do ataku! On zwariował. Atakujcie! Do ataku! Waleczni wojownicy, słuchajcie mnie. Jesteście sławni i sławne są wasze bohaterskie czyny. Dlatego szanuję was i nie chcę was skrzywdzić. Od 2 lat próbuję dotrzeć do jeziora Tana i teraz nikt mi w tym nie zdoła przeszkodzić. Co on plecie? Jezioro? Jestem tu z moją armią, by walczyć, a on gada o jeziorze. Szaleniec! Tak, szaleniec. Niebezpieczny. Bardzo. Jezioro, ale nie byle jakie. To źródło Nilu. Co? Czemu nie walczycie? Co? Jesteście tu, aby się bić? No już! Bić się, bić się, bić się, bić się, bić się, bić się! Wojna to głupia sprawa. To prawda, mam dosyć tych bijatyk. Można rozwinąć turystykę, choćby nad jeziorem. Bijcie się, bandoleni, stańcie do walki! Jak widać, nie chcą się bić, więc wracajmy. Spryciarz z tego Brusa. Zawracamy! Hej, James! Zaczekaj! Nareszcie! Słyszysz? O! Tam! Na pewno stamtąd wypływa Nil! Dotarłem! Odkryłem źródło Nilu! Nareszcie po tylu okropnych przygodach! Tak, ale czekały go 2 rozczarowania. Pierwsze, gdy jechał wzdłuż rzeki do Egiptu, zrozumiał, że jest jeszcze dopływ, który łączy się z Nilem na wysokości Chartumu. Brus odkrył tylko źródła Nilu Błękitnego. Minie jeszcze prawie 100 lat, nim zostaną odkryte źródła Białego Nilu. A jaki był powód 2. rozczarowania? W Europie nie uznano jego opowieści. W Anglii Brus opublikował swoje przygody. Lecz w historię o krwawym wezyrze... O hipopotamach, o mięsie jadanym na surowo, nikt nie chciał uwierzyć. We Francji młody generał Korsykanin, który zamierzał podbić Egipt, o wiele uważniej prześledził wiadomości dostarczone przez Brusa. Interesujące, bardzo interesujące. W XIX wieku, dzięki inspiracji Brusa, wielu odkrywców wyrusza na nieznane szlaki. To złoty wiek odkryć na kontynencie afrykańskim. Barton i Spis dotrą do źródeł Białego Nilu, do jeziora Wiktorii. Niemiec Bart spenetruje Sudan. Będą inni, jak Livingstone, wielki odkrywca i misjonarz, lecz to już inna historia.
Opracowanie wersji polskiej na zlecenie wydawcy Hipokampus spółka ZOO Master Film. Reżyseria Elżbieta Jerzewska, dialogi Krystyna Uniechowska-Dębińska, dźwięk Urszula Ziarkiewicz-Kuczyńska, montaż Paweł Siwiec, kierownictwo produkcji Romuald Cieślak, tekst piosenek Andrzej Brzeski, opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Wystąpili Stanisław Brudny, Cezary Kwieciński, Waldemar Barwiński, Janusz Wituch, Wojciech Paszkowski, Joanna Budniak-Felix, Joanna Pach, Włodzimierz Pres, Grzegorz Drojewski, Andrzej Chudy, Jarosław Domin i inni. Śpiewała Katarzyna Łaska.